Siemanko wszystkim, witam was moi drodzy serdecznie, z tej strony Juken, a to jest seria Pytania od Widzów. I w dzisiejszym odcinku odpowiem na pytania, które no, dosyć często się pojawiają w komentarzach, szczególnie od osób początkujących. Widzę, że macie z tym problem. Pytanie brzmiało odnośnie domu, odnośnie magazynu, więc już wam to bardzo szybko, bardzo myślę, że sprawnie postaram się wytłumaczyć. Przede wszystkim, jeżeli jesteście w sklepie, moi drodzy, i tutaj mówimy teraz o byciu na globalnej mapie, nie mówię o tym, żebyście byli na łowisku, tak? No i kupujecie jakiś przedmiot, jakikolwiek, czasem zdarzy się tak, że wyskoczy komunikat, że ten przedmiot został umieszczony w magazynie. No i większość z was nie wie, o co chodzi z tym magazynem, gdzie ten magazyn jest i jak sprawić, żeby ten magazyn był dostępny. Więc już wam, moi drodzy, to tłumaczę. Wchodzicie w ekwipunek. I macie plecak, to plecak ma też określoną pojemność, tak? Jeśli coś nie mieści, i tutaj w szczególności macie zazwyczaj zaznaczone na dole, zwracajcie na to uwagę, to pierwsze to są zanęty, które możecie brać, no jeżeli już jesteście na 50. poziomie minimum lub wyższym, no to tutaj te zanęty będą wam jakby przydatne, tak jak widzicie ja mam 37 zanęt na 45, czyli oznacza to, że łącznie 45 zanęt mogę włożyć i ani jednej więcej nie włożę. Jeśli kupiłbym jakąkolwiek jedną zanętę więcej, to ona zostanie umieszczona właśnie w magazynie i taki komunikat mi się pokaże. Więc stąd mówię, że ten komunikat się pokazuje. Kołowrotki. No w moim przypadku mogę mieć 12 kołowrotków, bo jest to zależne od zarówno z tego co pamiętam kamizelki, którą mam kupioną, jak i tej torby, tego pokrowca na wędki. A magazyn, moi drodzy, to nic innego jak dom. Dom to jest magazyn. Ja nie wiem, czemu oni oczywiście tam piszą w magazynie, tutaj piszą, że w domu, więc dlatego macie z tym jakby taki problem. Więc magazyn to jest dokładnie to samo, co dom. Tylko jeśli chodzi o dom, to on jest dostępny, czyli dom i magazyn, czyli jedno i to samo, są dostępne tylko i wyłącznie jak jesteście na mapie globalnej. Jeśli pójdziecie na łowisko, to już nie będziecie mieli tej zakładki dom. I ja wam to przyrównam, może do świata realnego, może pomoże wam to zrozumieć. Ok? Bardzo szybkie porównanie, to może zrozumiecie, czym to się różni. Ogólnie, jeśli jesteście w świecie realnym, tak? Jesteście w swoim domu, macie szafę, w której trzymacie te wszystkie wędki i cały sprzęt na ryby, wszystkie zanęty, no wszystko, co zabieracie ze sobą na ryby. Wiadomo, że tych wędek na przykład macie zawsze więcej, no więc będąc w domu, pakujecie się na ryby, prawda? Czyli z szafy, z tak zwanego w tym momencie magazynu, czyli z domu, no zabieracie ze sobą kilka wędek, tak? Które wkładacie do pokrowca na wędki. No to oczywiście w przypadku Fishing Planet, ile tych wędek do ze sobą zabierzecie, zależy jaki macie pokrowiec. Ja mam pokrowiec na 7 wędek, dlatego mogę przy sobie mieć ich 7. No ty na niższym levelu możesz mieć na 2, na 3, na 4 wędki. Jak to zrobić, żeby było inaczej? No to sobie zobacz, jest też odcinek, tu nie będę się powtarzał. To samo dotyczy się, oprócz wędek, dotyczy się kołowrotków. To ile ze sobą możesz ich zabrać, zależy jaki masz no plecak, a ten plecak w tym momencie zależy, zobaczcie, tu już mam troszeczkę akurat troszeczkę już zniszczoną tą torbę, ale zobacz, że ten plecak, tak, ta moja torba, no to ona mieści przykładowo przynęty 115, oznacza, że 115 przynęt. I teraz uwaga, to nie znaczy, że jak będziesz mieć 115 kukurydzy, to więcej nie weźmiesz, to chodzi o 115 rodzajów, więc tak to naprawdę nie da się tego, moi drodzy, w żaden sposób wypełnić, tak? Następnie tutaj w tym mogę mieć 5 żyłek tylko ze sobą. I u ciebie kołowrotków na przykład mogę mieć 0, tak? W tej torbie nie mogę mieć kołowrotków. Kołowrotki się mieszczą, jak widzisz, w tym pokrowcu na wędki i to jest w moim przypadku 12 kołowrotków ze sobą mogę zabrać. Dodatkowo oczywiście, bo jeszcze tutaj kamizelka też coś daje, no ta kamizelka konkretna nie mieści kołowrotków, ona mieści, jak widzisz, też przynęty. Czyli tutaj mamy 115 przynęt, tutaj mamy 50, to oznacza, że spokojnie 170 parę przynęt ze sobą możemy zabrać, czyli no jest to praktycznie, moi drodzy, no nie do zapełnienia. Nie do zapełnienia, bo mój plecak tak wygląda, większość macie tutaj teraz, widzicie, na szaro, ale mam i jakieś chwasty zbierałem do oczywiście wykonywania misji. Mam ze sobą zanęty, bo je używałem na Anglii,
mam sztuczne przynęty, całą masę tych wszystkich rzeczy, zobaczcie, masa haczyków, bo to wszystko mi się po prostu mieści w moim ekwipunku, w moim plecaku. Czyli reasumując, odpowiadając na to pytanie już tak konkretnie, dom i magazyn to jest to samo. Dom i magazyn są dostępne tylko wtedy, kiedy jesteś na mapie globalnej. Jeśli udasz się na łowisko, nie weźmiesz czegoś z domu, nie przeniesiesz do plecaka, no to po prostu nie będziesz mogła z tego korzystać. Oczywiście, jeżeli jesteś tutaj, na przykład wchodzisz sobie do domu, nie wiem, chcesz żyłkę sobie przenieść, no to po prostu sobie ją przeciągasz tutaj na plecak. Cyk, widzisz, przeciągnąłem. No niech będzie, poprzeciągam sobie jakieś tam przykładowe żyłki. O, i nawet zrobię taki manewr dla widza, żeby wam pokazać, że jest ograniczone miejsce. Przeciągam, wrzucam wszystko jak leci. I za chwilę nam wyskoczy, kochani, komunikat. No będę miał bałagan w tym i tak miałem w plecaku. O, widzicie, plecak jest pełny. Po to to przeciągnąłem, żeby wam pokazać. I nawet wam teraz pokażę, wejdę sobie na przykład w sklep. Bo do czego zmierzam, to chcę wam też, moi drodzy, pokazać. Niech będą żyłki. Pierwszą lepszą z brzegu żyłkę tanią kupię. Kupuję żyłkę. I co się stało? Zakupiłeś żyłkę, umieszczono ją w magazynie. Dlaczego? Czyli w domu. Dlaczego w domu? Dlatego, że więcej żyłek do plecaka włożyć nie mogę, bo tutaj akurat w moim przypadku jest to 28 na 28, czyli plecak jest pełny. Był taki komunikat, więc wtedy, jeśli kupujesz i masz komunikat, że coś jest umieszczone w magazynie, no to to jest umieszczone po prostu w domu i wtedy no coś musisz z tego plecaka przeciągnąć do domu, aby móc tą rzecz, która cię interesuje, z domu przenieść po prostu do plecaka. No i to jest jakby cała filozofia, tylko pamiętajcie, że niedostępny będzie ten dom, ten magazyn, kiedy jesteście na łowisku. Czyli jeśli byście korzystali z jakichś względów na łowisku ze sklepu, czego też nie polecam robić, bo no, o wiele drożej to wychodzi, no ale jeśli już byście korzystali i wyświetli wam taki komunikat, że przedmiot został umieszczony w magazynie, to oznacza, że nie macie miejsca, czy jak już naprawdę chcecie, będąc na łowisku, korzystać z tego sklepu, czego tak jak mówię, nie polecam, bo ze sklepu lepiej korzystać, kiedy nie jesteście na łowisku, kiedy też jesteście na mapie globalnej, czyli tutaj, to wtedy korzystajcie ze sklepu. Natomiast jeśli już naprawdę coś bardzo pilnie musicie kupić, to zanim kupicie, sprawdźcie w ekwipunku, czy na przykład ta rzecz wam się zmieści, czyli czy to jest jakaś przynęta, czy możecie tyle zapakować, to zawsze na dole będziecie mieli pokazane. Tutaj pierwsze są zanęty, drugie są kołowrotki, trzecie, jak widzicie, jest żyłka narysowana, są żyłki, a czwarta pozycja to są zarówno haczyki, jak i przynęty. Haczyki również się do tego, moi drodzy, zaliczają, czyli wszelkiego rodzaju haczyki, które mamy ze sobą, one też mają jakiś tam swój no, określony limit, tak, które możecie ze sobą zabrać. Także to tyle, jeśli chodzi chyba o to wyjaśnienie. Mam nadzieję, że odpowiedziałem dosyć precyzyjnie i zwracajcie uwagę, moi drodzy, jak już levelujecie, szczególnie no ja to taki podstawowe machnią zrobiłem po 50 poziomie, kiedy no już zacząłem karpie łowić na Anglii, to jest bardzo istotne, to wtedy sobie dobierałem, tutaj macie też tutaj w dodatki wyposażenie, nie? Na przykład pudełka na przynęty, no ja sobie dobierałem takie pudełko, żeby po prostu mi no zmieściło, zobaczcie, no mam to najmocniejsze, jakie mogę mieć na tym levelu, wiadomo, dążę do większego, żeby więcej zanęt ze sobą móc zabierać. Także zawsze tutaj widzicie, ile można kołowrotków ze sobą zabrać. Z tego, co wiem, to chyba kołowrotków w żadnym nie zabieracie, bo kołowrotki to, słuchajcie, prędzej w kamizelkach, to jest taki paradoks, że prędzej, zobaczcie, w kamizelkach też nie, zanęty są w kamizelkach, a nawet nie wiedziałem, że zanęty mogą być. Czyli generalnie tylko pokrowce na wędziska mogą wam decydować. No ja mam w tej chwili najmocniejszy, jaki mogę mieć. Już mocniejszego mieć nie będę, no ale jakby nie potrzebuję więcej ze sobą kołowrotków niż 12. To jest oczywiście 12 kołowrotków dodatkowych, poza tymi, które są na wędkach, tak? Żebyście też o tym wiedzieli. Zobaczcie, u mnie jest 9 na 12. Nie, to mi się zaliczyły, sorry, źle wam powiedziałem. Te, które macie na wędce, też się zaliczają do plecaka. Bo mam 7 kołowrotków plus 2, czyli 9. I na upartego jeszcze 3 przy sobie bym mógł mieć, no ale nie są mi one potrzebne, po co mi one? Nie noszę tak ze sobą kołowrotków, tak o. Także to tyle, jeśli chodzi właśnie o magazyn, o dom.
Jak macie jakieś pytania, to oczywiście śmiało pytajcie, bo to, tak jak mówię, jest seria pytania od widza. Pytacie, ja staram się na szybko nagrać odcinek i odpowiedzieć wam na pytanie. A o godzinie 16 macie zawsze premierę z serii levelowania konta. Dla tych, którzy są na niższych levelach, polecam zobaczyć tę całą playlistę z levelowania konta, gdzie możecie sobie podpatrzeć, jak możecie szybko levelować konto, jak możecie wbić kasę, wbić exp, jak możecie fajnie to swoje konto rozwinąć. Pokazuję wam tam całą drogę, którą przechodziłem na tym koncie od zera, można powiedzieć, do milionera, bo niedługo milion mi tutaj na pewno skoczy. Także trzymaj się, do następnego odcinka, cześć.